Witam Was bardzo serdecznie z trasy do Peterborough. Stoimy w delikatnym korku, ale to nic nie szkodzi, bo przynajmniej jest szansa na to, żeby nagrać ten filmik. Kochani, jedziemy do Peterborough głównie spotkać się z naszymi sponsorami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, z właścicielami firmy Fairpay. Dokładnie dzisiaj będę rozmawiała z Radosławem Stawiarskim. Żałuję bardzo mocno, że nie będzie Tomka, który również jest właścicielem firmy Fairpay, ale Tomku, nic straconego. Widzimy się 11 stycznia podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szybkie przelewy do Polski. Jesteśmy dzisiaj z wizytą u naszego głównego sponsora, firmy Fairpay, która zajmuje się przelewaniem pieniędzy do Polski. Mam przyjemność rozmawiać dzisiaj z Radosławem. Skoro szybkie przelewy do Polski, to powiedz mi szybko, jaki mamy dzisiaj kurs walut? Na tą chwilę funt kosztuje u nas 5,17,58. No to bardzo dobrze. Przyznam szczerze, że jestem bardzo zadowolona z ostatniej Waszej oferty, którą specjalnie przygotowaliście pod Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, jak przelew pieniędzy za darmo na ten super kod. Skąd taka idea i dlaczego taka hojność? Tą ideę mieliśmy już rok temu. Dla wszystkich klientów praktycznie, ludzi, którzy wybrali udział w Orkiestrze Świątecznej Pomocy, mieliśmy promocję z kodem, że pierwszy przelew będzie za darmo i robimy to samo w tym roku, dajemy vouchery. Kto zarejestruje się i skorzysta z naszych usług, będzie mógł dokonać przelewu. Czy dokonywanie przelewów pieniędzy z Anglii do Polski, z Polski do Anglii, to jest taki główny produkt i serwis? Główny, jednak Fairpay nie ogranicza się tylko do Polski. Przelewy można dokonać tak naprawdę do większości krajów, prawie że świata, wszystkie kraje Unii Europejskiej to na pewno. Najpierw wychodzą tylko z Anglii, tak naprawdę można powiedzieć, i z Europy, gdziekolwiek więcej. Jednak jakby nie było na tą chwilę, strona jeszcze jest po polsku, więc wiadomo, 90% naszych klientów to są Polacy. Rozumiem. I stąd między innymi taka idea, żeby również pomagać w Polsce dzieciom i seniorom? Nie. Wiadomo, no, w Polsce jesteśmy Polakami, pomagamy najpierw swoim, bo póki co nie mamy to najlepszą opcję. Największą firmą charytatywną w Polsce jest jednak Orkiestra Osiaka, więc generalnie staramy się jakąś pomóc też i w tym roku. A w tym roku mamy kilku wspaniałych gości z Polski, jak Czesław Śpiewa, solo act, jak Big Cyc, Czarno-Czarni, Hunter Cabanos. Na który koncert najbardziej nie możesz się doczekać? Ja uwielbiam wszystkie koncerty, a ubiegłoroczny też był bardzo fajny. Pomimo, że nie byli wszyscy może aż tak popularni, ale naprawdę impreza była też bardzo dobra i założę się, że w tym roku też będzie wesoło. Nie powiem, Big Cyc wiadomo, number one, więc chciałbym go chyba ich najbardziej zobaczyć, ale... A w tamtym roku poznaliście między innymi Mariusza Kałamagę i również sponsorowaliście ich przyjazd tutaj w Peterborough. No tak, mieliśmy przyjemność akurat we wrześniu zaprosić ich tutaj do Peterborough. Jak zostali przyjęci? Bardzo dobrze, tak, że byli ostatnio tak samo w Leicester, gdzie to nie my organizowaliśmy, a jednak na afterparty byliśmy zaproszeni przez łowców. Jasne, czyli jest szansa taka, że jeżeli ktoś Wam dzisiaj, czy na finale w Ośpu wpadnie w oko, jest szansa, że zaprosicie być może na jakieś wydarzenie w Peterborough. Absolutnie tak. Świetnie. Radosławie, mam ogromną ochotę Ciebie poprosić o to, żebyś zaprosił naszych widzów do uczestniczenia w 23. finale WOŚP w Londynie. To tak do kamery bezpośrednio. Bez wyjątku wszystkich zapraszamy do Londynu, jak i do innych sztabów. Oczywiście z pełnymi portfelami. Trzeba wspomóc dzieci i emerytów. Jak to Owciak zawsze mówi, siema! Siema!